witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj, oczywiście ktoś mi tu chrumka, więc musi się z wami przywitać. Dzisiaj przychodzę do was z haulem. Będzie to chińsko-lumpowy haul, także troszeczkę z skrajności w skrajność. I powiem wam, że w obu przypadkach znaleźć coś fajnego to jest challenge. Także dzisiejszy film to będą moje perełki z Chińczyka i moje perełki z lumpa. Mam wam do pokazania trzy marynarki z lumpa i sporo rzeczy ciekawych właśnie z Rose Gall. Mam wam fajne rzeczy domowe do pokazania, takie, których nigdzie indziej nie widziałam. I może zacznę od tego. Wiem, nie mam dzisiaj pierścionka zaręczynowego, ale go nie założyłam, nie rozstaliśmy się. Bardzo często na tych chińskich stronach, jak wchodzę na dział domowy, to tam naprawdę są koszmarne rzeczy. Są koszmarne rzeczy, ale są również perełeczki i warto tam właśnie kopać. I od tego ja tu jestem i wy nie musicie kopać. Także ja wykupałam za was, wykupałam świetne poszewki na poduszki z lnu, lniane. Wy może te poduszki kojarzycie, o tutaj z tyłu one leżą. Ja zamówiłam dwa zestawy, jeden zestaw dla siebie i jeden zestaw dla Darii, także jak mnie oglądasz, to pozdrawiam. Mamy taką palemkę, takiego liścia, liście bananowca i liście monstery. O, tu jest właśnie jedna z moich poduszek. Jest lniana z jednej strony, tylko jest tutaj namalowana. Ja je już prałam, nic się z nimi nie dzieje. A tu jest właśnie moja stara, bo kiedyś zamawiałam właśnie pojedyncze sztuki i właśnie ona już jest po kilku praniach i zobaczcie, może troszeczkę kolor jest mniej żywy, ale tak jak mówię, ona już jest po kilku praniach, a ta jest tylko po jednym. Ogólnie jeżeli chodzi o palmy, to ja mam hopla na punkcie palm. I teraz chcę wam pokazać kolejny hit. To się super sprawdzi osobom, które robią DIY, które na przykład same chcą robić, które same na przykład robią ozdoby, które myślą o tym, żeby same zrobić sobie dekoracje ślubne albo jakieś urodzinowe, bo zamówiłam super zestaw liści sztucznych. Jeden jest za mną i w całym zestawie, słuchajcie, są 72 kawałki, 72 części, 72 liście. Tak naprawdę różnego rodzaju i można sobie fajne zrobić ozdoby do domu. Ja wam właśnie pokażę, jak to przychodzi. To jest fajna sprawa, bo można sobie zamówić z koleżanką albo z koleżankami się podzielić. Także tu są te, co mi zostały. Przychodzą wam różne kształty liści. Jedne wyglądają fajnie, jedne wyglądają gorzej. No to na przykład wygląda słabo, mega plastikowe. Ale tutaj już wam pokażę przykład. Na przykład mam tu taką palmę w takim malutkim wazoniku i to mi sobie stoi w kuchni. Drugi przykład to tutaj za mną stoi właśnie ten liść. Trzeci przykład to już jest DIY, wrzuciłam sobie liścia właśnie w ramkę. I tych jest najwięcej. To są takie liście papierowo-plastikowe. Ja nie wiem, co to jest, ale ich jest najwięcej. I z tego najwięcej można zrobić. O, to wam przychodzi... To wam przychodzi w takim, o, taki listek, tylko on jest bardzo, on jest cienki, więc nie za bardzo tutaj to widać, to by trzeba było zobrazować sobie, o, na przykład, o. No myślę, że osoby kreatywne dadzą radę i tego jest najwięcej. Także od razu wam mówię, tam jak sobie wejdziecie na to, mam nadzieję, że to będzie jeszcze dostępne, bo jak kilku z was to wysłałam, bo już widziałyście gdzieś na Instagramie czy w filmach, to wam wysłałam linka. Ale to jest właśnie bardzo fajna opcja, żeby sobie porobić DIY. I mam jeszcze jedną rzecz. Mam tutaj taki wazon, do którego wrzuciłam sobie właśnie liścia. Teraz to wygląda mega sztucznie, no to jest sztuczne, ale teraz wygląda to mega sztucznie, dlatego że mam tu bardzo mocne lampy, ale w świetle dziennym nie wygląda to tak sztucznie, także od razu wam mówię. W cenie chyba 20 kilku dolarów macie aż 72 kawałki tych liści i tych palm i tego wszystkiego, ale tak jak mówię, niektóre są ok, niektóre są beznadziejne, ale myślę, że za tą cenę warto i warto się właśnie z kimś zrzucić i się tym podzielić. Te są najbardziej badziewne. Zobaczcie, ja myślę, czy by tego sobie po prostu nie posprayować jakimś złotem albo jakimś innym kolorem i też coś z tego zrobić, ale zobaczymy. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dodatki. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, ale jest to rzecz kuchenna. Jak to zobaczyłam na stronie, to stwierdziłam, że muszę to mieć, bo kocham sushi. Jest to maszynka, która się nazywa Perfect Roll Sushi. Zobaczcie, to jest coś takiego. Jeszcze tego nie używałam. Otworzyłam to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. O, chyba się już rozwaliło. Coś takiego, jakaś taka... Co to jest? Nie wiem, będę musiała to jeszcze
gdzieś to tutaj powinno leżeć. No, tak to wygląda. I tutaj wkładamy liście nori jakoś, nie wiem jak. Wsadzamy liście nori i niby nam to robi idealną rolkę. Ja lubię sushi, ale nie za bardzo lubię robić sushi, bo jest przy tym dużo babrania się i brudzenia. No i tak stwierdziłam, że to może być hit albo kit. Prawdopodobnie kit, ale mogę się mylić. Nie chcę wam tego polecać, bo tego nie używałam, ale jeżeli macie ochotę, to może kiedyś nagram film, gdzie będę to testować. Dajcie znać, czy są tu jacyś suszożercy. Przejdę teraz do ubrań. Jeżeli chodzi o ubrania, to z tymi Chińczykami raz jest dobrze, a raz źle. Raz się coś trafi super ekstra zarąbistego, a raz jest totalna hała. Jeżeli chodzi o inne marki, nie będę mówić o innych markach, skupmy się na tym. Pokażę wam pierwszą rzecz, której nawet nie chcę mierzyć. Ona jest tak brzydka, że w tej całej swojej brzydocie ona mnie urzekła. Nie wiem czemu, nie pytajcie, po prostu miałam wizję i bardzo chciałam mieć tą bluzkę, koszulę. To jest bluzka w mordy. Takie brzydkie mordy, no zobaczcie. No jest to paskudne, ale tak właśnie myślałam, że w tej paskudności to będzie fajne i inne, takie trochę minimalistyczne, wiecie, no takie jakieś geometryczne mordy, niezbyt ładne, ale na pewno ciekawe. Z tym, że materiał to jest jakaś ścierka. Ścierka, więc ja tego nie mam zamiaru mierzyć, tym chyba mogę tylko i wyłącznie myć okna. Nie jestem w stanie wymyślić, co z tym mogę robić, ale nie dość, że materiał jest fatalny, chociaż to jest bawełna. To nie jest bluzka, to ma tutaj, to jest takie ala kimono krótkie, ja nie wiem co to jest, to ogólnie źle leży i to w ogóle nie leży i to ma taki pas, także to jest tragedia. A te wszystkie rzeczy, które wam teraz pokażę, musiałam wyprać, zanim wam je pokażę, bo bardzo śmierdziały. Śmierdziały tak, że aż mnie dusiło, także rzadko się z tym spotykam. Ale czasem jednak się z tym spotykam. Niektóre z was pracują właśnie w przemyśle odzieżowym i mówią, że taki smród, który aż dusi, to jest standard w niektórych sieciówkach, jeżeli są właśnie importowane ubrania z Chin czy z innych azjatyckich krajów, no to jest to, nie wiem czy to jest dezynfektant, jest jakiś silny właśnie środek, którym spryskana jest ta odzież. I już wam kiedyś mówiłam, że jest taki dokument na Netflixie, więc chciałabym wam przypomnieć, jest to dokument, który się nazywa Stink. I on właśnie, to jest właśnie film, program dokumentalny właśnie na temat przemysłu odzieżowego i tego, czym są pryskane te rzeczy. Więc jak ja je wyciągnęłam z worka, to strasznie kaszlałam i musiałam je wyprać. Więc taka sytuacja. Więc ta bluzka to jest totalny niewypał. Druga rzecz, to jest bardzo fajna bluza, bomberka. Tylko wszystko jest z nią ok, ona jest w takim kolorze kaki, ma ściągacz, a pod spodem jest materiałowa bawełniana z takiego bluzowego materiału. Ona ma taki zamek, że całkowicie można zasunąć w taki kokon, z tym, że ona ma bardzo krótkie rękawy. I to jest rozmiar XXL, no ale jednak wymiary są dziwne, co tutaj ok, zapnę się i fajnie wygląda w ramionach czy tam w ogóle w barkach, ale niestety rękawy są strasznie krótkie i tak bywa często, że w tych chińskich stronach ubrania mają krótkie rękawy, dlatego że ogólnie Azjaci są drobniejsze postury i bardzo często te ubrania są właśnie szyte na nich. Nie wiem, czy w tym będę chodzić, chyba że będę podwijać te rękawy całkowicie, tak wiecie, o, bo są bardzo krótkie. Ale ogólnie zamysł mi się bardzo podoba i ta kurtka mi się podoba, więc gdybym miała dłuższe rękawy, to bym była na 100% zadowolona, a tak to jestem tak na 60-70. Ale wiecie, tak do trampek, do jeansów, do białego podkoszulka, taka weekendowa kurteczka przejściowa, to jest spoko. Także już wam pokazuję, jak w tym wygląda i o co mi chodzi z tymi rękawami. To jest bluza, nad którą ubolewam, ale no rękawy to jest jakiś żart. Co sądzisz o tej kurtce? Chodź z bliska, zobacz. Ona ma, zobacz, z tej strony jest bluza. Tu jest kurka, tu jest bluza. Ale nie jest na mnie uszyta. Te rękawy. Jak byś ocenił jakość? Jakościowo dotykałem tej bluzy i całkiem spoko. Dobra, no to taki fail trochę. Kolejna sukienka to jest takie 50-50, dlatego że tak, materiał jest sztuczny, jest beznadziejny, od razu wam powiem. Ale
ma fajny krój ta sukienka, bo ona jest tak jakby zakładana, ma zakładkę, ma oprócz tego tutaj pas w talii, który można sobie przepiąć, tylko to, co jest dziwne, to to, że ma bardzo szerokie rękawy, które są 3/4, także to nie są długie rękawy, to nie są krótkie rękawy, to nie są za krótkie rękawy, tylko to są dziwne rękawy i zdaje mi się, że te rękawy właśnie mogą zaburzać całkowicie proporcje. Powiem wam, że będę chodzić w tej sukience, bo fajnie leży, fajnie wygląda, tylko będę musiała coś zrobić z tymi rękawami. Zdaje mi się, że je po prostu je ciachnę i sobie je sama zwężę igłą i nitką. Podoba mi się to, że ma tutaj tą szarfę i jest właśnie taka asymetryczna. Ja bardzo lubię takie asymetryczne kroje, tylko jednak te rękawy to jest jakiś niewypał, ale taka mała, czarna, która w szafie wisi. Jak będę musiała ubrać coś bardziej eleganckiego, to myślę, że będę śmigać w tej sukience. To chyba jest w rozmiarze XL albo XXL. Nie ma tutaj metki. Nie ma tutaj metki, ale patrzcie na wymiary, jak zamawiacie z takich stron. Słuchajcie, to jest ta sukienka i teraz tak. Ma bardzo fajne plusy, ale ma też minusy. Gdyby te rękawy były węższe, to byłoby dużo, dużo lepiej. Materiał jest sztuczny, ale sukienka jest wygodna i robi fajny kształt. Tutaj można się ścisnąć w talii. Co sądzisz? Też fajna. Fajny kształt, bo robi tutaj, jest taka jakby bardziej odstająca, więc robi mi biodra, których nie mam, przez co mam też od razu większą talię. Tylko zobacz te rękawy. Takie dzwony trochę. A weź mi ściśnij te rękawy, żebym mogła zobaczyć, jak by obcisłe wyglądały. No dużo lepiej, ja sobie to przeszyję. No sukienka wygląda ekstra, tak. Mega mi się podoba. Sexy. Flexi. I to jest właśnie zakładana. Masz rację z tymi rękawami. Ale to. Też nie wiem, o co chodzi, no bo zobaczcie, to już jest wtedy bez kształtu, jak się to rozwiąże. A weź mi ściśnij z tyłu, za wysoko chyba to jest, nie? Aha, mądry. I teraz ściśnij rękawy. No i bomba. Love it. To jest lepiej wygląda z rękawami. Super. Ty tu musisz zostać, Mati, bo ja ciebie potrzebuję i twoich opinii. Ale ja muszę, kochanie, iść pracować. No dobra, ale dzięki, ale jeszcze jedną rzecz chciałabym, żebyś zobaczył. Dobra. No, także to jest fajne, podoba mi się. Kolejna rzecz to jest coś, co widziałam u Sary na jej starym kanale. Chyba to był też jakiś Halls Rose Gal, ale już nie pamiętam, bo to było lata temu. I to przykuło moją uwagę. I ja jak zobaczyłam to na stronie, to od razu mi się to staro skojarzyło. I mowa tutaj o myślałam płaszczu. Coś takiego ala militarnego, ma tutaj stójkę, ma guziczki dwurzędowe, tutaj jest też guzik na ramionach. Ja myślałam, że to będzie sztywny materiał i tak zobaczyłam to taki kawałek szmaty, sobie myślę, kawałek szmaty, to na pewno nie będzie dobrze wyglądać, bo to jest kawałek szmaty, to nie jest płaszcz. I ubrałam tak płaszcz, zostawiłam rozpięte, no i wyglądało to średnio, ale stwierdziłam, dam temu szansę, założę jako sukienkę. I muszę wam powiedzieć, że jako sukienkę mnie się to bardzo podoba. Będę nazywać, że to jest sukienka, bo to nie jest płaszcz, jest tu sukienka. Jest fajnie dopasowana, przez to, że jest tu odcięta w talii, w dobrym miejscu. Fajnie podkreśla talię, jest krótka, do czarnych rajstop. To jest taka sukienka, którą zakładacie i już nic więcej nie potrzeba. Na to nie zakładacie ani kurtki, ani płaszcza, może ewentualnie czarny płaszcz, ale to robi robotę samo za siebie. Również ma tutaj zameczek, więc ekspresowo można to zarzucić i włożyć. Także na początku byłam przekonana, że to będzie totalny fail, fail, fail. Fail, 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 ale jak ubrałam, to stwierdziłam, że będę w tym chodzić, bo koniec końców stwierdzam, że to jest ciekawa rzecz. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam w sklepie na żywo. A jakbym widziała coś takiego na żywo, to jestem pewna, że taka sukienka by dużo kosztowała. Ona jest dobrze uszyta, nie ma tutaj żadnych prujących się nitek ani nic, także myślę, że taka sukienka mogłaby co najmniej z 200 zł kosztować. Jest to dziwne, dlatego mówię 50-50, bo z jednej strony ekstra, z jednej strony WTF, ale koniec końców mi się podoba. Także już wam pokazuję, jak w tym wyglądam. Czy to jest jest, czy to jest no? Niby to jest ciekawe. Trochę mam spłaszczony biust, bo mam sportowy biustonosz. Takie jest to niby dopasowane. O, co prawda nie jest to za małe, nie jest to jakoś bardzo obcisłe. Jeszcze tutaj mam miejsce, także jest tu dość sporo miejsca. Materiał jest przyjemny, bo jest cienki, rozciągliwy. Może powinna mieć po prostu bardziej kryjące rajstopy, ale powiem wam, że nie jestem taka zła na to coś. Także jest taki
czasem na to patrzę i sobie myślę, fajne, a czasem mam takie wrażenie, niefajne. Co sądzisz? Powiem ci, że podoba mi się. Podoba ci się? No. Ty to zróbmy boyfriend rates my outfits. Kiedyś zrobimy boyfriend rates my outfits. Ale co, to ja myślałam, że to jest kurtka, to się chyba okazuje, że to jest sukienka. To jest sukienka, taka ale... taka trochę militarna. Taki balmain, powiedzmy. No nie, tak przez trochę, taki tani balmain. Wiesz, że to jest Chińczyka? Tani balmain. Tani balmani. Czyli mówisz, że powinnam w tym chodzić? Oczywiście. Myślę, jak jeszcze nie będę super. Miała pewności, no bo ja właśnie, wiesz co, jestem tak zawsze negatywnie nastawiona do tych chińskich rzeczy, że na pewno to będzie beznadziejne i potem aż strach powiedzieć, że coś jest fajne. Ale to mi się naprawdę podoba, ale tak czasem patrzę na to i myślę, o co tu chodzi, a z drugiej strony to jest fajne. Ale czyli ogólnie jest to fajne. Strach powiedzieć ci, że fajne ciuszki, a nie strach ci pokazać brudne lustro? Nie jest brudne. No, zobacz sobie. Okurzone. Dobra. Oj tam, oj tam. Upaćkane. A jakby tutaj ścisnąć paskiem jeszcze? Nie wiem, to już będzie tłumacz. Odrobinę niżej dałabym talii, albo te dwa guziki bym ostatnie... Te dwa ostatnie guziki bym wypruła. A to jest to, co ostatnio prałaś? Tak, prałam. Fajne. Koniec końców... Ja bym dał 9 na 10. O! Proszę bardzo. Słuchajcie. Miałam jeszcze dwie rzeczy, mam jeszcze dwie rzeczy, które mi się dosłownie zapadły pod ziemię. Jedna z nich jest to moja opaska Pantera, którą swego czasu bardzo długo nosiłam i bardzo często ją mogliście widzieć na innych filmach na Instagramie. Ale nie wiem, gdzie ona jest w tym momencie. Nie mam żadnego pojęcia. Chyba ją zostawiłam... Gdzie ją zostawiłam? Gdzieś musi być. Więc to jest ta opaska, wstawię wam tu zdjęcie. A druga rzecz to są kolczyki geometryczne mordy. Te kolczyki chyba zobaczycie w kolejnej części mojego lookbooku codziennego, czyli kilka outfitów w jednym filmie. I to są takie właśnie złote geometryczne kolczyki, które trochę nawiązują do tej paskudnej bluzki, którą wam na początku pokazywałam. Ale je noszę. Tylko też nie wiem, gdzie je posiałam. A powiem wam szczerze, że to już mam wszystko rozłożone. Jak teraz pójdę, zacznę szukać, to już będzie ciemno. I teraz chcę wam pokazać trzy marynarki z Lumpa. Moim zdaniem Lump to jest najlepsze miejsce do szukania marynarek, kurtek, płaszczy, bo tam bardzo często można coś znaleźć. Lata 90, lata 80, lata 70. Retro jest w modzie, więc bardzo często możemy znaleźć jakieś babcine rzeczy. Ja mam na przykład... O, jeszcze wam pokażę w sumie, a co? Tą spódnicę już kiedyś widzieliście, już często ją widzieliście na pewno na mnie. To jest spódnica plisowana, która jest długa, midi i ona kosztowała mnie 5 funtów. I te spódnice plisowane ja teraz widzę w sieciówkach za naprawdę kupę kasy. A bardzo często na szmatach można taką spódnicę znaleźć. Hit hitów, tylko muszę zrobić drobne przeróbki. Będzie to, słuchajcie, czerwona marynarka. Ja na to mówię marynarka balmain, ale oczywiście nie jest to balmain, tylko jakaś made in Great Britain, jakaś angielska marynarka z firmy Eastex. Czerwona marynarka ze złotymi guzikami. Taka oversize'owa, duża, trochę pudełkowa, tak jak mówię, trochę balmain, ale nie do końca. Kosztowała grosze, ma bardzo ładny czerwony kolor, to nie jest taki typowy czerwony kolor. Kiedy myślicie o czerwonym, kiedy ja myślę o czerwonym, to nie jest taki czerwony, który ja mam w głowie. Ten kolor jest bardziej malinowy. Patriotycznie do jego podkoszulka, do jeansów może fajnie wyglądać i fajnie wygląda, tylko że ona jest typowo z lat 90, więc ja muszę sobie wypróć z niej poduchy. Także pokażę wam tutaj, jak będę mierzyć z poduchami, a może nie, może jeszcze zdążę wypróć te poduchy, zanim wam pokażę, jak ją mierzę. I ta marynarka kosztowała mi chyba 4 funty. Także pamiętajcie, że naprawdę fajne rzeczy można znaleźć. I to jest, słuchajcie, wełna z Bazia kłakami. To jest wełna, więc dobre jakościowo marynarki możecie kupić za grosze. Ja byłam ostatnio w Marks & Spencer, zmierzyłam marynarkę, która była szmatą, kosztowała 80 funtów. I gdyby nie fakt, że nie leżała na mnie dobrze, to ja byłam chętna, ja byłam w stanie za nią zapłacić 80 funtów. Ale koniec końców stwierdziłam, za sieciówę 80 funtów, za kawałek szmaty, nawet nie było jakiejś dobrej jakości, nie ma sensu. No i w Szmatlandzie takie oto perełki można znaleźć, więc to jest łup numer jeden. To jest ta marynara, ale zobaczcie, jak ona ma wielkie ramiona, także to jest taka lata 80 typowo. Także będę musiała się trochę pobawić, bo ogólnie podoba mi się kształt tej marynarki, podoba mi się kolor tej marynarki, no ale te poduchy są...
niestety za duże. Także będę musiała je trochę wypróć. No i mam nadzieję, że zobaczycie ją w jakichś outfitach dziennych, bo ma bardzo ładne guziki, bardzo ładny kolor. Zobaczymy. Numer 2 jest to męska marynarka. Męska marynarka w kolorze śmietankowym ekri, to nie jest biel. Od razu wam mówię, to nie jest biel. To jest marynarka, która kosztowała oryginalnie 6 funtów na męskim dziale, ale ja tam zauważyłam jakąś dziurkę, no i podeszłam do pani i mówię, wezmę za 3. Chyba zbyt często się nikt nie targuje. Ona powiedziała, dlaczego za 3? Ja powiedziałam, a bo tu jest plamka, a tu jest dziurka. Biorę za 3. Ona, okej, bo i tak tego nie sprzedamy, przez to, że jest uszkodzone, więc wzięłam za 3. Jest to męskie, jest trochę za ciasna, w sensie nie zapnę się, ale bardzo mi się podoba. Podobają mi się tutaj te detale, te klapy. Ta marynarka wygląda na drogą marynarkę. Nie wiem, czy to jest jakaś ślubna, czy jeszcze trochę lniana. Bardzo ciekawy materiał. Nawet jeżeli teraz się nie wcisnę, to na sezon wiosenno-letni już muszę się wcisnąć, słuchajcie. Także na razie będę w niej chodzić tak ledwo, ale mam nadzieję, że za kilka miesięcy już będę mogła w niej się zapiąć i oddychać, bo bardzo ładnie skrojona, fajnie wygląda w ramionach, no i bardzo dobry łup jak za 3. Ja ją wyprałam, chociaż jest na metce napisane, że nie można prać w pracę, to ja i tak ją wyprałam. Tutaj też można sobie te guziki wymienić, mam w planie wymienić na złote i będzie... Ta marynarka jest za mała. Może dlatego było napisane, żeby nie prać, bo zdaje mi się, że ona jest jeszcze mniejsza. Jak ją kupiłam, to ona była ciasna, ciaśniejsza, ale nie wiedziałam. Ale teraz jest jeszcze bardziej ciasta, chyba że po prostu tak się roztyłam 2 tygodnie. Lipa. To pewnie o to chodziło, żeby jej nie prać w pralce, bo się skurczy. No ale. Dobra, zobaczymy. Kurde, lipa. Może ty zmierzysz tą marynarkę? Jest fajna, ale za mała, wyprałam w pralce, jest napisane nie prać w pralce. Myślisz, że do tego? To jak było napisane nie prać w pralce, to dlaczego wyprałaś w pralce? Byłam desperatką. Chciałam przeoszczędzić, nie? A na czym miałaś przeoszczędzić? Na dry cleaning. A nie możesz się ruszyć? No. Fajna. No jest to małe. No dobra, no to minus 20 kilo i będzie. I a propos Marks & Spencers, ostatnią rzecz mam z autografa i zdaje mi się, że autograf to jest marka Marks & Spencers. To jest marynarka, która była nowa z metką, kosztowała mnie 6 funtów albo 5,50. I tak na początku nie byłam do niej przekonana, bo nie wiem, czy ten brąz to jest do końca mój kolor, ale chyba jest, ale tak nie byłam do końca przekonana. Stwierdziłam, że ubiorę ją, założę ją raz i później zdecyduję, czy chcę ją zostawić, czy chcę ją komuś oddać. No i ubrałam ją raz i powiem wam, że bardzo dobrze się w niej czuję, koniec końców ją zostawiam. To jest taka zwykła marynarka, jeżeli chodzi o porównywalność jakości, no to ta marynarka jest dużo gorszej jakości niż te poprzednie. To już jest sieciówka, ale jest ok, tak? Brązowy kolor, w brązowym nie każdemu jest dobrze w brązie, to jest właśnie ten problem. To jest fajny jesienny kolor, ale nie każdemu jest dobrze, bo brąz to jest taki kolor, który może postarzać. Także ja zawsze sobie wtedy robię glow, pod spód zakładam, ostatnio jak miałam ubraną tą marynarkę, to miałam beżowy golf, taki jasny śmietankowy i wyglądało to fajnie. Także ja jestem zadowolona z tej marynarki, bo marynarek nigdy za wiele. Ja to powtarzam, bo uwielbiam i jeszcze raz uwielbiam marynarki i okrycie wierzchnie, kurtki, płaszcze, bardzo lubię. I to ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, tylko oczywiście nie do spódnicy. Nie wiem, ja w ogóle nie znoszę marynarek do sukienek, do spódnic, ale chcę wam tutaj pokazać, jak ta marynarka właśnie wygląda. Taka trochę męska, trochę garniturowa, trochę dłuższa. Bardzo fajna i wygodna. Dłuższa to jest to, co mi się podoba, ale ją trzeba rozjaśnić, dlatego że to jest taki brąz, który dobrze wygląda w jasnych kolorach. Także na pewno nie do sukienki, na pewno nie do spódnicy, ale właśnie do spodni, jeanów i do... No, dosłownie po prostu. Moi kochani, to by było na tyle. To są wszystkie rzeczy, które chciałabym wam pokazać. Jeżeli chodzi o lumpy, no to tak jak mówię, to jest tak, że czasem się coś trafi, a też nie mam zamiaru chodzić specjalnie po lumpach, żeby coś upolować, by nagrać film, tylko jak mi się po prostu zbiera kilka rzeczy, to wtedy nagram taki haul lumpowy. Ja uwielbiam lumpy, tylko na lumpy trzeba mieć czas. A czasu zawsze mało. Także jeżeli film ci się podobał, to oczywiście zapraszam do kciuka, zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, do uderzenia dzwon, jeżeli chcesz dostać powiadomienie, że nowy film się pojawił na kanale. Pamiętajcie, że dodaję w
wtorki, czwartki, soboty i niedzielę live. No, także to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki. Pa, pa!